die mij ziet leven, dat ziet toch mijn hart. Wordt er die gesessen, ik denk naar Holland. Zu kuschen dein Schenkonin und zu harten deine Hand. I brought you here to this place because I think it could be nice to read from this place the fragments of the Magician of Lublin. Jascha Mazur, oder der Kunstmacher von Lublin, wie man heute in der Jascha Mazur, or the Magician of Lublin, as he was known everywhere but in his hometown, awoke early. He always spent a day or two in bed after returning from a trip. His weariness required the indulgence of continuous sleep. His wife, Esther, would bring him cookies, des échalotes, des radis, un concombre, du café qu'elle avait moulu elle-même et infusé au lait. Tego ranka Jascha Mazur, którego wszędzie poza rodzinnym miastem nazywano sztukmistrzem z Lublina, obudził się wcześnie. Po powrocie z objazdu zwykł był spędzać dzień czy dwa w łóżku. Zmęczenie domagało się długiego snu. Żona jego Estera przynosiła mu bułki, mleko, talerz kaszy. Zjadał i znów zapadał w drzemę. Vom Teich Bischofschips haben sich ausgestreckt die Felder mit den grünen Sängen, was in sechs Wochen rund war und sehr schön war. And he could see great fields of wheat, which were green now, but in 6 weeks would be golden yellow, ready for the harvest. Dom stał na skraju miasta. Jascha widział przed sobą rozległe łany pszenicy, teraz zielonej, ale za 6 tygodni już złotożółtej, gotowej do zrzęcia. Kto to wszystko stworzył? Pytał siebie Jascha. Czyżby słońce? Jeśli tak, to może słońce jest Bogiem. Jascha przeczytał w jakiejś świętej księdze, że Abraham czcił słońce, zanim uznał istnienie Jehowy. This street is a street from former pure Lublin. And this street exists like 70 years ago. Okay, everybody, Jascha, he dreamed here about the flying. I came back here because one of my grandparents is a Lubliner. He used to live in Lublin before the war. And then I came back once, I came back twice, and when I heard about this project, I said, well, this will be a great way to commemorate a part of my family that was exterminated in the camps. I am a theater director in Paris, and I thought that the best place to create a performance will be probably in Lublin and the villages in Lublin about exile.
What can we do with people all around the world with different language in this place that has for me a huge, huge void? Something is missing in Lublin. 50% of the population, where is it? I had no expectations about Lublin. I had no idea how much of it was still here or what it looked like. And so far it's very nice. I've been very impressed. Well, I came here to take part in the festival because I study Yiddish and I want to teach Yiddish. And this is a good opportunity to do that with people who might be interested in a place where Yiddish used to be spoken. My name is Daniel Kennedy. I'm Irish, but I live in Paris. Why I came here? Because Lublin is a really peaceful city, and when I heard about the other friends from other country, I came here just to share the culture, and we already start sharing culture. It's so beautiful to be here with Polish friends and other friends. It's really perfect to share this culture in this city. That was awesome! My name is Loïc, and my family name is Audrey. I came from France, and I'm here to play music, klezmer music for the festival with Mashke. I'm also here to meet people and visit Poland on the traces of Zinger. This is my first time in Poland. I didn't know anything about Lublin, and I'm happy to be here. You want some? Here. Hello again. I'm really happy that we're finally going to First Town. So let's start the festival. Ola, jaki jest plan? Powiedz. Przyjeżdżamy do Szczebrzeszyna i co? Wiesz co, najpierw się najpierw idziemy do hotelu, rozpakowujemy się, potem idziemy z młodzieżą się spotykać. Czyli najpierw hotel. Halo, młodzież. Panie Janie, panie Janie. Panie Janie. Po polsku. Wiesz co, my jesteśmy opóźnieni już, Witek. Mamy już spóźnienie. W ogóle powiem, że oprowadzanie to 45 minut kura. His father had also been known as a miser by starving himself. The son had a mill that poured out. Sto lat temu, a może jeszcze dawniej, w Szczebrzeszynie żył skryba Reb Meszulam. Był on szeroko znany. Powiadano, że za każdym razem, gdy miał napisać na zwoju święte imię, zanurzał się w rytualnej kąpieli. Ponieważ miał wysokie kwalifikacje, żądał za swoje usługi niebotycznych pieniędzy. Biedaków nie było na to stać, lecz bogacze przyjeżdżali do niego z Biłgoraja, Zamościa, Janowa i Hrubieszowa. Jego litery wyglądały jak perełki. Używał atramentu i pergaminu, który importował z Lipska. Dokładnie opracowywał każdy list. Szczebrzeszyn jest famous for. It comes from the poem by Jan Brzeszka. Where Camilla and Martin are standing, behind them, this area is a massive grave of the Jewish population from Szczebrzeszyn. I think that somewhere that 3,500 people are buried here.
przed wojną żyły tu trzy grupy, trzy narody. To byli Polacy, Rusini, nie Ukraińcy, Rusini, no i byli Żydzi. Żydów było 40%, proszę pana, sporo. Więc tak, to jest prawie połowa ludności, to byli Żydzi. Wszystkie domy były podcieniowe tutaj, żydowskie. Był młyn gospodarczy, była chyba gorzelnia, szlachtus ich, bo oni wiadomo, rytualny ubój mieli. Także tam były takie właśnie budynki. Czyli tam na tych zatyłach to mieszkali Żydzi? Tak. Przed wojną mieszkali Żydzi. I tam zrobiono coś w rodzaju, no nie coś w rodzaju, to było getto, tylko że ono nie było ogrodzone. Sterczały zaraz po wojnie takie ściany same, gołe. Także to było takie makabryczne, bo wtedy spadła właśnie na Górznicę, to była świątynia, bomba. 100 lat temu, a może jeszcze dawniej, w Szczebrzeszynie wydarzył się błąd, który wyrządził wielkie szkody. Żył wtedy skryba Reb Meszulam. Był bardzo bogaty, bo za swoje mezuzy żądał ogromnych pieniędzy. Uliczka ta łączyła dwie drogi odbiegające z dwóch narożników rynku. Nie pamiętam, żeby kiedykolwiek naszą uliczką przejechała furmanka. Pamiętam za to większość ludzi przy niej mieszkających. Kilka domów dalej na prawo od nas, po polskiej stronie ulicy, mieszkała bardzo przyjazna polska rodzina. Był to ładny dom z typowym ogrodem, drzewami owocowymi i gromadką dzieci. Najstarszy chłopak miał około 20 lat. Skąd w twoim życiu Szczebrzeszyn, Szebrzeszyn i Filip Bibel? No, Szczebrzeszyn, naturalnie urodziłem się w Szczebrzeszynie, więc stąd ten Szczebrzeszyn. Myślę, że Filip, którego zdjęcie tutaj przyniosłem, do końca życia wspominał Szczebrzeszyn i żył tym Szczebrzeszynem, zmarł mając 97 lat. Ta książka, którą napisał, a ja przetłumaczyłem, to są jego wspomnienia z dzieciństwa, które spędził w Szczebrzeszynie. Dla mnie to on był mieszkańcem Atlantydy, zaginionej kultury. Jest rozdział poświęcony ostatniemu Żydowi w Szczebrzeszynie, którego ja pamiętam, ale pamiętam też przedostatniego. I chciałam zapytać, że może jest ktoś na sali, bo ja jestem urodzona w Szczebrzeszynie. Pamiętam tylko jego imię, że to był Chemi. Był czapnikiem i wyjechał w 1968 roku do Izraela. To był nasz sąsiad, mieszkaliśmy przez ścianę z nim kilka lat. To był bardzo fajny człowiek, ale on nie był czapnikiem, on szył spodnie ostatnio przed całym śmiercią. Tak, krawcą, bardzo zdolnym. On kilka par spodnie na wieczorem uszył, tak. Pamiętam Bilgoraj jako miasto, gdzie Polacy
Żydzi mieszkali między sobą, byli bardzo zaprzyjaźnieni. Powiem nawet więcej niż to. Sit było w rękach i żydowskich, i Polaków, ale przeważnie handlowali Żydzi z tymi Żydami po całym świecie. Małe miasteczko, a Sztetal, ale miasteczko, co miało w sobie prawie wszystko, co mają inne bardzo miasto. Biedne miasteczko. Bardzo było biedne. Bardzo wiele biedoty. Pochodzę ja z rodziny Rapaport, a siostra młodsza nazywa się Carmela, albo po polsku Krysia. Według ówczesnych standardów Biłgoraj był całkiem sporym miastem. Leżał w pobliżu austriackiej granicy i stacjonowało w nim wielu żołnierzy. Kozaccy oficerowie tańczyli z Rosjankami lub grali w karty w kasynie oficerskim. Kozaccy żołnierze w okrągłych czapkach z kolczykiem w jednym uchu jeździli konno po ulicach, wymachując nachajkami. Polacy mieszkali w bocznych uliczkach. Te trzy narodowości trzymały się osobno, mówiąc własnymi językami i obchodząc własne święta. Jeśli chodzi o Singera, są w Biłgoraju różne opinie. Jedni są przeciwni jego osobie, tak jak była kłótnia na przykład o ulicę Singera, która jednak w końcu powstała. Dziękujemy. Tam starsze, oni wiedzą wszystko. Może mają panowie na myśli jakieś budynki, ulice, które miały związek z wielokulturowością? Nie. Stelma. Może ten Singer, co jest pomnik? Bardzo mnie zainteresowało to, co robili znajomi. No i postanowiłem, że ja też wezmę w tym udział. Myślę, że ten projekt jest bardzo potrzebny, ponieważ uświadamia ludziom z Biłgoraja, jaka była kultura żydowska i na czym to wszystko polegało. Jest to bardzo ciekawe wydarzenie i takie rzeczy są potrzebne w Biłgoraju, żeby się miasto rozwijało, żeby mieszkańcy mogli poznać historię Biłgoraja i może się nią zainteresować bardziej niż dotychczas. Przyjechaliśmy do Was, do Biłgoraja, z grupą 50 artystów, których przywiózł ze sobą Jasza Mazur, bohater książki Izaaka Waszewisa Singera, sztukmistrz z Lublina. My znajdujemy ślady literatury, opowiadań Izaaka Waszewisa Singera w bardzo różnych miejscach. Właściwie mam wrażenie, że Singer pisał o Biłgoraju cały czas. Kiedy pisał o Frampolu, to pisał o Biłgoraju. Kiedy pisał o Goraju, o Kraśniku, o Laśniku, o Chełmie, to właściwie cały czas to był Biłgoraj. Natomiast czasami te swoje miasteczka nazywał inaczej. W tym przypadku, o który poprosiliśmy pana burmistrza, czyli opowiadanie po zaś Lubinach, Biłgoraj występuje jako Biłgoraj. Mój dziadek, chociaż rządził Biłgorajem, nie utrzymywał bliskich stosunków ze swymi wiernymi. Nie obchodziły go plotki, ani małomiasteczkowe waśnie, mimo że zawsze przeciwne strony usiłowały zaszkodzić sobie nawzajem. Thank you.
feel? I'm from Israel. My main connection to Poland is my grandparents. I had a grandfather who passed away. He was from Radom. I only knew Lublin before the festival because I'm from Israel and I've never been to the rural parts of Poland. And all those towns were only names to me from books. So I didn't really know those places. I mean, this festival is a better experience to get to know Zinger's stories, elements that were modified to this date. Śpiewamy pierwszą część po polsku. Cały, cały świat, jeden wąski most, jeden wąski most, jeden wąski most. Cały, cały świat, jeden wąski most, jeden wąski most. I refren wszyscy. Ale ważne, ważne jest to, by się nie bać. By się nie bać wcale, ale ważne, ważne jest to, by się nie bać wcale. War is a war. It's a very narrow bridge, very narrow bridge, very narrow bridge. The war in the world is a very narrow bridge, very narrow bridge. Śpiewamy po polsku. Ale ważne, ważne jest to, by się nie bać, by się nie bać wcale. Ale ważne, ważne jest to, by się nie bać wcale. Stół stał przy oknie, był nakryty. Panna młoda siedziała, była ubrana tak na kolorowo, a matka z drugiej strony, to ona leżała na takich marach. To tak coś wygląda jak stół, tylko ma takie dłuższe te rączki. Liszewcy, stolarze, o, nawet u nas robił nam stolarz jeden, nazywał się Wachmeister. Przed wojną Żydzi jakby takie placki, takie cieniutkie. No i myśmy się tam bawili z dziećmi, dzieci żydowskie. Wychodziła niela Żydówka w takie zapasce, wyniosła te mace i dawała. A macie dzieci tak te mniej więcej bywa z naszą Wielkanocą. U nich tam chleba nie wolno było w ten czas, jeśli koni tymi macami. A później żyli, były tak, kuczki. To stawiali taka budka. Tam dachu nie było, tylko tyle, że gałęziami zielonymi tam jodła czy świerk było nakryte. Tam mieli stolik. Jak przyjechali tutaj, okrążyli Józefów samochodami i zaczęli wyłapywać tych Żydów z domu wypędzać. I na rynek, i tam samochody stały, i na samochody, na samochody. Das ist a. Das ist a Zibel. Zibele. Zibele. Das ist a Zibele. It has a little foot. You see the difference between this one and this one. It's very subtle. But this one has a solid base and this one has a little hole. Ein Katschke und zwei Katschkes. Papier. 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 Ros. Ros. Papieros. A good morning. Zit do jagodes? Jagdes. Jagdes? Jagdes. Nein, zist nicht kein. Zist nicht do. Zist is. Całe moje dzieciństwo upłynęło w towarzystwie żydowskich dzieci. Mieszkała obok i mieli dwójkę dzieci. Dziewczynka nazywała się Ućka, a chłopiec Szapsy. Razem się bawiliśmy i było wesoło. Przyjaźniliśmy się bardzo. Życi Józefowie byli bardzo muzykalni. Sisni to kejnechtum, stochni to dermorgum, sisnoch do nami.
Wtedy przypomniał mu się Józefów, miasteczko niedaleko granicy z Galicją, gdzie mieszkał przez 50 lat, ciesząc się wielkim poważaniem wśród hasydów, ponieważ znał osobiście starego cadyka z Czarnobyla. Zaczął wypytywać, jak można się tam dostać, ale pytani wzruszali jedynie ramionami i każdy mówił co innego. Niektórzy zapewniali go, że Józefów spalił się do cna, już nie istnieje. Z kolei jakiś wędrowny żebrak, który kiedyś odwiedził tamte strony, twierdził, że mieszkańcom Józefowa nigdy nie wiodło się tak dobrze jak teraz, że jedzą białą chałę nawet w dni powszednie. Ale Józefów leżał po austriackiej stronie granicy. Следами Зингера. Вот, мы приехали с центром имени Всеволода Мирхольда, это Херсонский центр молодежный, театральный. На Украине не было такого массового истребления, и у нас, собственно, нету таких больших таких концлагерей, и таких захоронений нет. Есть там в Киеве, в Бабий Яр, еще по Украине, но в таких масштабах это не происходило на Украине. Ну и на Украине и жило меньше евреев. Но здесь это ужасающие масштабы, и, конечно, это не может не задевать. И мы пока ездим с фестивалем, мы везде посещаем такие места. Нам проводили экскурсию в Люблине и рассказывали, что там был целый поселок евреев. Вот. Но потом он был уничтожен полностью, осталось только там колодец остался. Целый свят, един вонский мост, един вонский мост, един вонский мост. Целый свят, един вонский мост, един вонский мост. Снимайте другие части. Але важне єсть то, by się nie bać wcale. Powtórzymy. Ale ważne jest to, by się nie bać wcale. I druga część. Ale ważne jest to, by się nie bać wcale. I powolutku ruszamy, ale po dwóch stronach. Tak jak właśnie teraz jesteście Państwo. Tu jest numer 15, tu jest numer 17, 19, 21, 18, 20, 22, 24. Takie numery ma ta ulica Zingera. Więc, drodzy Państwo, śpiewamy od początku. Cały świat idziemy. Jeden wąski most, jeden wąski most, jeden wąski most. Cały świat, jeden wąski most. Thank you.
co za pogłaskami widzisz? Pozostałości sprzed wielkiej katastrofy. To tutaj teraz, gdzie Targowica jest, tu, gdzie teraz Targ jest. Wie pani, tylko był jeden dzień w środę, wyznaczona środa. To była jedna środa tylko. Tak jak teraz w środę, tylko to tak zostało już od dawna dawności. Jedną z ważniejszych rzeczy jest to, że chcieliśmy w tym filmie wykorzystać ich zdolności. Napisaliśmy sam ten scenariusz. Nie wiem, w filmie chcieliśmy pokazać specyficzne miejsca, opowiedzieć o różnych historiach, o których może jeszcze ktoś nie słyszał, a mieszka tutaj. Tyszowce są zapomnianą przez Boga mieściną. Adam nie wdepnął tutaj nawet po to, aby się wysikać. Miasteczko jest tak małe, że kiedy przejeżdża przez nie fura i koń jest na rynku, to tylne koła fury sięgają rogatek. Tyszowce toną w błocie od Sukot aż do Tisza Beaw. Kozy w tej dziurze nie muszą zadzierać brud, żeby objadać dachy chałup krytych strzechą. Kury siedzą na środku ulicy niczym na grzędzie. Ptaki wiją swoje gniazda w czepkach kobiet. W Bużnicy Krawieckiej cap jest 10. do kworum. Меня зовут Татьяна, я приехала из России, из Москвы. На этом фестивале я делаю варштаты по африканским танцам с нашими друзьями из Польши. Мы выступаем на концерте. Приехал из Москвы, из России, потому что меня пригласил наш друг Михаил Шульц, который живет в Белгарае. Он пригласил, рассказал про фестиваль следами Зингера и сказал, что это хорошая возможность погостить и увидеть Польшу. Благодаря этому фестивалю я узнала о таком писателе и вообще об этой культуре еврейской, что она очень интересная и богатая. И надеюсь, вот вернусь домой, начну читать его книги, потому что я знаю, они переведены на русский язык. Siadajcie, chodźcie, dziewczynki. Nauczycie się wianki wić. Chodźcie. Było małe miasteczko. Tego budynku, tylko te zamówicie, może nawet 50%, nie wiem, tak dokładnie. Piekarni było, o Boże Święty, bo na tej ulicy to było 4 piekarni. Dwie jatki było, a sklepy koło sklepów było. Ja sama chodziłam do takiej rachmilki. Tak, rynek jest o tamten, to wszystko tam i dół tam na dole, to tam też było pełno Żydów. Tatuś po tych rajstach mój kupił ten dom, kołbanku. Jak już był szabas w piątek, bo one miały szabas w piątek, od godziny czwartej. Jak była czwarta godzina, to był taki chanyjny, choć szabas i duchy. Puk w drzwi, żeby zamykały, krzyczał, szabas i duchy. To znaczy już trzeba iść do domu, bo święto. Thank you.
everything is in place, but there is voids, phantoms everywhere, these windows here, the things written, but they are blanked. You know, there's nothing written anymore. Those things are going to fall soon. Site-specific, actually, it's quite simple. It's like the name. You go to a certain place and you do a performance that is linked to the place itself. It means that you cannot do it in any other place in the world. We said, let's go to the synagogue and we'll do we'll see what's happening and we'll do some site-specific. It means that sometimes we don't even need a public. In my family, in Israel, we were talking about the Holocaust every Pesach. My grandfather used to read us a letter. I'm so glad I have a family today. It's a really precious thing. And then he would read the 30 names of his brother and sisters who were exterminated in Auschwitz. I think I found something of my Judaism in Lublin for the first time. I never felt Jewish before. The first time I felt Jewish was in Poland. Bardzo się cieszę, że zdołaliśmy w tym roku dołączyć do tej pięknej formuły festiwalu. Jentl, chłopiec z Jeszywy. Kiedy umarł ojciec Jentl, dziewczyna nie miała po co zostawać w Janowie. Była w domu zupełnie sama. Bez wątpienia Jentl różniła się od wszystkich dziewcząt w Janowie. Była wysoka, chuda, koścista. Miała małe piersi i wąskie biodra. Pewnej nocy w miesiącu Av, kiedy Janów był pogrążony we śnie, Jentl obcięła warkocze, ufryzowała sobie pejsy i przebrała się w rzeczy ojca. Na długiej drodze udało jej się zatrzymać wóz, który zawiózł ją aż do Zamościa. Wszystko zaczęło się w dniu, kiedy odkryłam, że przez okno mogę zobaczyć tylko fragment nieba. Czułam, że to nie jedyny sposób widzenia. Film pod tytułem Przemiana pod kierunkiem Aliny Bąk powstał w trakcie trwania warsztatów. Była to praca kilkumiesięczna. Film jest zainspirowany twórczością Barbary Streisand, która wyreżyserowała doskonały film pod tytułem Jent. Jent jako właściwie Anszel uczy się w Bychawie. Bihava, enjoy. Bonjour, nous sommes Mashke, nous venons directement de Paris. Merci aux Français d'être là ce soir. Un bon concert à tous.
Oh, die Mami ist gegangen in Mokoi noch heute. Hat sie mir gebracht, auch Mädelein von Bonn. Oh, ist das ein Mädelein, auch ein Schön zu nach Hause. Oh, mit die schwarze Erle, oi, Kettele, du Mäus. Ja, ba, 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 ja. Zginęło wiele owadów i robaków, ale nikt nie opłakiwał tej straty. Stworzenia boskie wiedzą, że śmierć jest tylko etapem życia. Na czubku drzewa, które straciło już wszystkie liście, zostały dwa samotne listki. Jeden nazywał się Ole, a drugi Trufa. Oba zwisały z jednej gałązki. Same nie wiedziały, dlaczego przetrwały wszystkie deszcze, zimne noce i wiatry. Któż może wiedzieć, dlaczego jeden liść spada, a inny utrzymuje się na drzewie? Ole i Trufa wierzyli jednak, że powodem jest ich wielka wzajemna miłość. Od 1786 roku w źródłach wymieniony jest także sąsiadujący z synagogą dom modlitwy. Drewniane obiekty prawdopodobnie spłonęły na początku XIX wieku, gdyż około 1810 roku w ich miejscu wzniesiono nowe, murowane budynki zespołu synagogalnego. Rabinowa przychodziła taka i płakała, że jeszcze jak ona była mała, przepowiadały im, że oni kiedyś wyginą jeszcze. Oni tak, strzelali, mało ich tam bardzo zostanie, dużo. Pamiętam, jak one strzelały tych ludzi. Patrzyło się, to się płakało, żeby mnie łzami zdeptywili. Ale jak ich w ten czas wyprowadzili, to zabierali ich z tej Bychawy. Pozostawiali różne rzeczy i meble i to i tamto. To ludzie to rozciągnęli. To było przecież dużo takich, co się nawet podorabiali, bo tam kryjówki mieli. To był wtorek. Ja byłam w domu w ten czas sama chyba i przyjechali Niemcy i była łapanka. No także w ten czas było coś okropnego, tragedia była w ten wtorek, bardzo dużo ludzi zginęło. Wo es murmeln, chillet, vieles, stille Säures von der Nacht. Oftmals seh ich dir in Hollen, es geliebte Birne mein, und die Erde wird mir gedo in einem Äppeldicken Schein. Wiene, Wiene, unserem Stadt, unser Bekschaft umbage. Jascha zdrzemnął się i przyśniło mu się, że lata. Uniósł się nad ziemią i wzbił wysoko, wysoko. Dziwił się, że wcześniej tego nie próbował. Takie to było łatwe, takie łatwe. Śniło mu się to niemal co noc. I za każdym razem budził się z uczuciem, że objawił mu się jakiś zniekształcony obraz rzeczywistości. Od lat fascynowała go myśl o założeniu pary skrzydeł i lataniu. Jeśli mógł to zrobić ptak, dlaczego nie mógłby człowiek?
Co by to była za sensacja w całym świecie, gdyby on, Jasza, przeleciał ponad dachami Warszawy, albo jeszcze lepiej Rzymu, Paryża czy Londynu? Jasza Mazur to oczywiście figura literacka, ale przy dużej wyobraźni, ogromnej determinacji i zaangażowaniu, a także przy, myślę, niezłej organizacji, można spowodować, że sztukmistrz z Lublina to rzeczywista figura. Wyrusza w podróż z Lublina, które jest jego rodzinnym miastem. Wyrusza, żeby spotkać się ze starcem w Józefowie z Jentl w Bychawie, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście błędy zostały popełnione w Szczebrzeszynie, żeby porozmawiać przez chwilę z ostatnim demonem i wreszcie, żeby sprawdzić sytuację po zaślubinach w Biłgoraju. Wraca do swojego rodzinnego Lublina ze świadomością, że te postacie ożyły, że w tych miasteczkach przypomniano sobie o nich i przez kilka najbliższych tygodni, a może jeszcze dłużej, wszyscy będą to rozpamiętywać. Festiwal to jest część większej całości. Myślę, że tutaj podstawą jest to, że współpracujemy z tymi miasteczkami. W małej miejscowości, w której często nie ma zbyt dużej i bogatej oferty kulturalnej, można nauczyć się fantastycznych rzeczy i oni mogą rozwijać te swoje umiejętności. Właśnie odkrywanie potencjału wielokulturowości, która też pomaga tym miejscowościom również pod kątem przyciągania turystów i rozpoznawalności tych miast w Polsce, na świecie. Lublin w tym wszystkim jest oczywiście takim centrum, w którym wszystko się zaczyna, w którym wszystko się kończy. No, Singer jest tu oczywiście punktem wyjścia. On łączy Lublin właśnie z Lubelszczyzną, z całym regionem i zależy nam na tym, żeby ta jego twórczość pozwoliła na to, że ten Lublin i Lubelszczyzna właśnie staną się znane.